Witajcie w kolejnym odcinku przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Tym razem opowiem o dość unikatowym statku, jakim jest Cartual. Statek jest nieco uboższą wersją statku, którą posługują się Xi'an, która została przystosowana do pilotowania przez ludzi. Już na pierwszy rzut oka widać, że statek wygląda na konstrukcję stworzoną przez obcą rasę i trzeba przyznać, że prezentuje się przednio. Statek w wersji złożonej nie robi tak dużego wrażenia, ale wystarczy, że przejdzie w tryb normalnego lotu i jego wygląd zmienia się diametralnie. Jest to również jedyny znany mi statek, którego tunel Quantum wygląda zupełnie inaczej i na mój gust jest bardzo ciekawy. Nawet statki Wandul mają identyczne Quantum jak ludzie. Skoro dyskutujemy o różnicach, to również interfejs użytkownika jest zupełnie inny. Zakres widzenia, który mamy z kabiny, jest bardzo dobry. Jest bardzo niewiele elementów, które zasłaniają widok, co sprawia, że dużo łatwiej jest zauważyć wszystkie elementy, które nas otaczają, szczególnie na bokach. Pomaga to bardzo w pełnieniu roli skauta, jak również w eksploracji. Sam interfejs jest jednak raczej ograniczony do zupełnie podstawowych informacji. Przyjrzyjmy się ciut samemu statkowi. Strona w wielu sprawach twierdzi, że statystyki statku nie zostały jeszcze sprecyzowane, więc to, co obecnie jest, raczej należy brać z pewnym przymrużeniem oka. Obecnie mamy zainstalowane dwa działka trzeciego poziomu Behring M5A Laser Cannon. Działa są raczej słabe i warto je od razu wymienić na coś lepszego, ale na sam początek da się nimi coś tam zdziałać. Na moje popisy w tle tego filmu warto nałożyć fakt, że obecnie na PU są spore lagi, które powodują, że celownik nie pokazuje precyzyjnie pozycji przeciwnika. To oznacza, że w normalnej grze na zabicie 350 erki będzie potrzeba mniej niż te 10 minut, które miało miejsce w trakcie nagrania. Niemniej dwa działa trzeciego poziomu ustawione na fixet nie powalają swoją siłą ognia. Mogą one dawać szansę w starciu z lżejszymi jednostkami, ale już w średniej klasy myśliwiec typu Hornet może stanowić dla nas poważne zagrożenie. Nie pomaga również bardzo mały pancerz, który statek posiada. Tarcze mamy czwartego poziomu, a więc całkiem dobre, szczególnie jak uwzględnimy małą wielkość jednostki. Niestety, mimo małej wielkości, jednostka ma całkiem spory przekrój w każdą stronę. Nie ma kierunku, w którym warto by się ustawić w stosunku do wroga, aby zmniejszyć trochę powierzchnię, w którą mógłby celować. To, w połączeniu z bardzo słabym pancerzem, powoduje, że nie polecam tego statku do walki. Teoretycznie jest on szybki i bardzo zwrotny, ale obecnie nie idzie za tym szybka zmiana kierunku lotu. To powoduje, że latając nim ma się wrażenie, że trochę go nosi. Warto jednak nadmienić, że akurat ten aspekt zmieniał się kilkukrotnie na przestrzeni poprzednich patchy i ciężko jest ocenić, jak finalnie będzie to wyglądać. W założeniu statek ma służyć do rozpoznania lub eksploracji. Obawiam się jednak, że część eksploracyjna może być dość problematyczna. Statek posiada sporo paliwa, co na pewno eksploracji pomoże, ale nie posiada łóżka. To oznacza, że nie ma możliwości zapuszczenia się w odległe regiony i przespania się na statku. Gdy w pobliżu nie będzie żadnej stacji, mamy problem. Jako scout, statek powinien sprawdzać się całkiem nieźle. Może szybko dostać się na miejsce, łatwo spostrzec to, co jest do znalezienia i wrócić z meldunkiem do bazy. Może również dość łatwo z dużą szybkością przelecieć w okolicy wrogiej floty, nie będąc samemu poważnie uszkodzonym dzięki dość dobrej tarczy i szybkim manewrom. Ogólnie jest to bardzo ciekawa jednostka, z pewnością jest bardzo ładna. Lata się nią dość przyjemnie, niestety jest trochę zbyt słabo uzbrojona, żeby traktować ją jako coś więcej niż lekki zwiad. Pewnie znajdzie swoich amatorów, jednak jeżeli chodzi o mnie, to wolę bardziej praktyczne jednostki, szczególnie, że nie należy do najtańszych. Obecnie jednostka kosztuje $170 plus VAT, czyli prawie $210, co stawia ją na równi z Super Hornetem, a co najmniej Sabrem. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w świecie Star Citizena.